Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Doświadczenie losowe polega na rzucie dwiema symetrycznymi monetami i sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wynikiem rzutu są dwa orby i sześć oczek na kostce jest równe. Zobaczmy, co się dzieje. Mamy tak naprawdę jakby zdarzenie trzyetapowe. Pierwszy etap, drugi etap, trzeci etap. Pierwszym etapem jest pierwszy rzut monetą. Rzucamy dwiema monetami, jedna z nich jest pierwsza, druga jest druga. To przy pierwszym rzucie mamy dwie możliwości. Przy drugim rzucie też są dwie możliwości, orzeł lub reszka. A przy trzecim rzucie kostką mamy do wyboru sześć możliwości. Czyli wszystkich możliwości, wszystkich takich kombinacji tutaj, jakie mogą się potworzyć, te kombinacje w cudzysłowie, mamy 2 razy 2, 4 razy 6, to jest 24 możliwości, czyli nasza omega, zbiór wszystkich możliwości, to jest 24. A teraz ile jest zdarzeń sprzyjających? No jest jedno konkretne zdarzenie sprzyjające. Mamy orzeł na pierwszej kostce, orzeł na drugiej kostce i konkretna szóstka na kostce, na monetach, bo oczywiście orzeł na pierwszej monecie, orzeł na drugiej monecie i szóstka na kostce. Takie zdarzenie jest jedno. Korzystając z klasycznej definicji prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest moc A przez moc omegi, czyli w naszym przypadku to jest 1/24 odpowiedź B.